Niech będzie powołany Jezus Chrystus. W tym szczególnym dniu, w którym mędrcy ze wschodu przybyli, aby oddać pokłon nowonarodzonemu. Szli za gwiazdą. Powiedzieli, że ta gwiazda pokazuje coś niezwykłego. Tym kimś niezwykłym jest Jezus. I dla nas ludzi wierzących powinien być kimś niezwykłym Jezus. Dla Niego przychodzimy właśnie do tej świątyni, aby tutaj napełnić nasze serca Jego mocą i Jego miłością. Dzisiaj w ten szczególny dzień gromadzimy się w naszej wspólnocie, aby razem pośpiewać kolędy. Taki krótki okres jest Bożego Narodzenia. A przecież nasze piękne polskie kolędy mówią nam o historii i początkach Jezusa Chrystusa. Cieszmy się więc w tym dzisiejszym dniu i razem, wspólnie chwalmy Pana Boga, śpiewając kolędy. Thank you.
Moi kochani, czas śpiewania kolęd to czas, kiedy przypominamy sobie nasz stół wigilijny, kiedy przypominamy sobie swoje rodziny, swoich rodziców. Bo to przecież święta Bożego Narodzenia to czas radości w rodzinie. Bo Bóg pokazuje nam, jak rodzina jest ważna. Bóg przychodzi na ten świat jako dziecko. Ma matkę, ma Józefa jako opiekuna. I dlatego w tym śpiewie niech zabrzmi ta nasza troska o nasze rodziny, aby były piękne, aby rodzice się kochali, aby rodziny się kochały, abyśmy troszczyli się, żeby w tych naszych rodzinach na wzór świętej rodziny nieustannie była miłość, pokój, zrozumienie, abyśmy żyli dla siebie nawzajem. Thank you.
Najbardziej znanych kolęd, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, jest cicha noc. Bo noc jest czymś niesamowitym. Bóg przychodzi w nocy. Bóg w nocy się rodzi, Bóg w nocy zmartwychwstaje. Bo noc to tajemnica, którą Bóg zakrywa przed nami. Często właśnie taką tajemnicą jest nasze życie, gdzie Bóg zakrywa te poszczególne momenty i my z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień odkrywamy te Boże plany. I chcemy prosić Pana Boga, abyśmy potrafili zaakceptować te Boże plany w naszym życiu. I więc ta kolęda sprawi, że nasze serca wyciszą się. Właśnie w tej cichej nocy wyraźmy Bogu naszą wdzięczność i przyzwolenie na to wszystko, co Bóg chce dokonać w naszym życiu.
czas wspólnego śpiewania kolęd to również czas naszej wspólnej modlitwy. Zdążamy do Jerozolimy, zdążamy do Jezusa i chcemy właśnie w ten dzisiejszy wieczór polecić całą naszą parafię, modlić się za wszystkie rodziny, za małżeństwa, modlić się za dzieci, za młodzież, abyśmy w naszym życiu mieli taką gwiazdę, która nas poprowadzi do Jezusa. Abyśmy mieli w sobie taką chęć, jak pasterze i mędrcy, aby podjąć trud poszukania Boga w moim życiu. A potem, kiedy Go znajdę, abym zapragnął żyć tak, jak chcę. Pełen miłości do Niego i pełen miłości do drugiego człowieka.
Wspólnie modlić się, właśnie tutaj zgromadzić na tym śpiewaniu kolęd. To takie wspaniałe, że w ten dzisiejszy uroczysty dzień, kiedy mędrcy dotarli do Jezusa, już pewnie wracają z powrotem na daleki wschód, my również dotarliśmy do naszej świątyni, tutaj, gdzie Jezus się narodził, tutaj, gdzie rodzi się na ołtarzu każdego dnia. Niech On nam błogosławi. Powstańmy teraz i ofiarujmy naszą modlitwę za nas i za nasze rodziny. I za całą naszą parafię. Polecając się tej, która dała nam Zbawiciela na świat. Pod Twoją obroną uciekamy się, Święta Boża Rodzicielu. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami. Zaśpiewajmy na sam koniec jeszcze raz kolędę wśród nocnej ciszy. Usiądźmy jeszcze na chwileczkę, chciałbym podziękować również naszej szkole parafialnej za ten dzisiejszy przygotowany koncert, ale też za całokształt ich obecności w naszej parafii, gdzie wśród codziennych zajęć, obowiązków znajdują czas właśnie, aby tutaj chwalić Pana Boga. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie. I komu dano jakieś talenty, to nie może ich zakopywać, ale powinien dzielić się na chwałę Bożą. Dlatego z tego miejsca serdecznie i gorąco dziękuję wszystkim, którzy przygotowali i śpiewali dzisiaj podczas tego wieczoru kolęd u zamknięć.
Thank you.